jedna z najznakomitszych aktorek przedwojennych. Aktorka wszechstronna. Jako dwuletnie dziecko została oddana na wychowanie. W wieku 6 lat została uczennicą Warszawskiej Szkoły Baletowej przy Teatrze Wielkim, prowadzonej przez Piotra Zajlicha. W latach 26-29 tańczyła na scenie Opery Warszawskiej, po czym tak jak wiele aktorek z tego okresu przeszła do rewii. Tutaj wystartowała jako aktorka, biorąc udział w skeczach i jako piosenkarka. W 1933 roku zagrała epizodyczną rolę obok Hanki Ordonowny w filmie Szpieg w masce. Filmowcy zwrócili na nią uwagę. W ciągu 6 lat zagrała w 14 filmach. Ostatnim jej filmem był Żołnierz Królowy Madagaskaru, w którym grała Kamillę, a w rolę Mazurkiewicza wystąpił Michał Znicz. Film ten już po wojnie, po wkroczeniu Niemców, Niemcy zmontowali i wszedł na ekranach w czasie okupacji. Muszę Państwu powiedzieć, że do dzisiaj mam do siebie pretensje, że tego filmu nie obejrzałem. Lena Żelichowska oprócz bardzo intensywnej pracy w filmie była aktorką. Jej pierwsze teatry to Morskie Oko, Wesoły Wieczór, to Cyrulik Warszawski, w którym była gwiazdą wielka. Wybuch wojny. Lena Żelichowska, której drugim mężem był Stefan Norblin, znakomity artysta, malarz, scenograf, plakacista, razem z Norblinem zamieszkali. Wtedy mówiło się, że na Kępie Potockiej willi, do której przylegał rodzaj piętrowego budynku, bo to był raczej budynek murowany, i postanowili otworzyć tam wytwórnię filmową. 1 września w czasie bombardowania Żelichowska wyszła na chwilę na taras willi, cofnęła się do pokoju i w tym momencie odłamek bomby uderzył w taras. Tak jak wielu Polaków, po tym wydarzeniu, po bombardowaniu, postanowili wyjechać przez Rumunię, Turcję, do Brneli, do Iraku, gdzie Norblin dostał zamówienie na sportretowanie całej rodziny królewskiej. A portretami parał się już dużo wcześniej, jeszcze w Polsce.
Stamtąd wyjechali do Indii i dostał propozycję odmalowania całego pałacu w stylu Art Deco pałacu Maharadży. Zaczęło im się znakomicie powodzić. Jeszcze w momencie, kiedy zamówione przez Maharadżę meble, które płynęły z Londynu drogą na okręcie, okręt został storpedowany i kolejna propozycja od Maharadży, żeby jeszcze zaprojektował meble. W tym czasie Norblynom urodził się synek. Ponieważ klimat nie służył Andrzejkowi, postanowili wyjechać do Stanów. W Stanach załamała się kariera Norblina. Nikt nie był zainteresowany jego twórczością. Było coraz trudniej. W pewnym momencie Norblin popełnił samobójstwo. Lena Żelichowska pracowała chyba jako manikurzystka, w każdym razie w pracy dostała zawału i nie przeżyła. 14-letnim Andrzejem zajęli się znajomi. Jest w tej chwili jednym z najlepszych gitarzystów amerykańskich. Polka zamieszkująca w San Francisco, gdzie mieszkali Norblinowie, pani, która zresztą znała Andrzeja Norblina, postanowiła sprowadzić do Warszawy do prochy Stefana. I rzeczywiście wielkimi staraniami przy pomocy Polonii amerykańskiej udało jej się to załatwić. Mało tego, tydzień czy 10 dni przed sprowadzeniem prochów Norblina była taka legenda, że prochy Leny Żelichowskiej zostały rozsypane i właśnie przed przyjazdem do Polski te prochy się odnalazły. Część prochów zostało w Stanach, bo tak sobie życzył syn, a połowa prochów została przywieziona do Polski i złożona w grobie rodziny Norblinów. W tym samym czasie, kiedy po pogrzebie odbyła się uroczystość na warszawskich Bielanach, odsłonięto wielki głaz z tabliczką, na której pisze się, że tu mieszkali Norblinowie. Proszę Państwa, to jest ten głaz i tablica, którą 12 października 1912 roku odsłonięto dzięki pani Kali, która w Ameryce odnalazła prochy Norblina, prochy Żelichowskiej i doprowadziła do sprowadzenia tych prochów do Polski. Tu przy Lenie Żelichowskiej jest napisane, że wybitna aktorka filmowa. Była równie wybitną aktorką teatralną. Dwa lata temu stała willa i dobudówka przy willi, w której miało być atelier filmowe Norblina. Nie mogę tego znaleźć. Prawdopodobnie to już nie istnieje. Także Norblin został w swoich obrazach w pamięci historyków sztuki. Natomiast Lena Żelichowska pozostała w swoich przedwojennych filmach i na zdjęciach przedwojennych wydawnictw teatralnych i filmowych.